9 lutego wspominamy błogosławioną Eusebię Palominę Jenes, dziewicę. Eusebia przyszła na świat 15 grudnia 1899 roku w Cantalpino w Hiszpanii. Wzrastała w ubogiej, głęboko wierzącej rodzinie. Miała czworo rodzeństwa, dwoje z nich umarło w dzieciństwie. Jej ojciec pracował jako robotnik sezonowy w okolicznych posiadłościach ziemskich. Nieraz, gdy przychodziła zima i kończyły się zapasy żywności, musiała żebrać z ojcem o jedzenie dla rodziny. Było bardzo zimno, ale ja czułam jeszcze ciepło ucisku mojej mamy i słyszałam jej słowa: „Wracajcie szybko, bo bardzo się o was niepokoję”, wspominała po latach. Wracając do domu, często przechodzili przez las. Tam dziewczyna zbierała gałęzie, a ojciec rozpalał ognisko i w garnuszku, który zawsze nosił ze sobą, gotował zupę. Żyli bardzo skromnie w małej chatce przykrytej słomą i pobielanej wapnem. W domu panowała miłość i bieda. Dziewczynka bardzo głęboko przeżyła swoją pierwszą komunię świętą, choć miała zaledwie 8 lat. Całym swym dziecięcym sercem oddała się Panu Jezusowi. Pokochała Go tak, jak tylko dziecko potrafi, bezgranicznie i z pełnym oddaniem. 2 lata później rodzice wysłali ją do bogatych sąsiadów, by służyła im za opiekunkę do dziecka. Do szkoły uczęszczała jedynie przez rok, ponad wszystko lubiła przyrodę. Biegając po polach była naprawdę szczęśliwa, słuchała śpiewu ptaków, wąchała kwiaty i wpatrywała się w chmury. Gdy miała około 12 lat, udała się ze starszą siostrą Dolores do Salamanki, gdzie zaczęła pracować u zamożnej rodziny jako pomoc domowa. W niedzielne popołudnia uczęszczała do oratorium prowadzonego przez salezjanki. Gdy siostry poznały ją lepiej, zaproponowały jej pracę w domu zakonnym. Eusebia chętnie wykonywała wszystkie powierzone jej obowiązki. Siostry same były bardzo ubogie. W ich otoczeniu poznawała coraz lepiej swoje powołanie. Wkrótce postanowiła poświęcić się jeszcze bardziej Bogu i drugiemu człowiekowi. W dniu 5 sierpnia 1923 roku rozpoczęła nowicjat u salezjanek. Była prosta, szlachetna i niewinna, wspominały ją siostry. W początkach tego okresu siostra mistrzyni zaproponowała Eusebii jedną z książek do rozmyślania. Eusebia odpowiedziała zaskoczona: „To do rozmyślania potrzebne książki? A ty jak rozmyślasz?”, dziwiła się siostra. „O, mnie wystarczy spojrzenie na oliwkę lub inne drzewo, aby rozmyślać o Bogu”. Po 2 latach formacji, modlitwy i poznawania codziennego życia sióstr, Eusebia złożyła śluby zakonne. Ofiarowała swoje młode życie Panu Bogu i Maryi. Przełożona skierowała ją do domu we Valverde del Camino. Do jej obowiązków należała praca w kuchni, na furcie i w ogrodzie oraz opieka nad małymi dziećmi w oratorium. Oddała się z całym młodzieńczym zapałem tym prostym obowiązkom. Dzieliła czas między modlitwę, służbę siostrom i dzieciom oraz spotkaniem z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Ukochała szczególnie nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny. Lubiła rozważać pisma świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort, wielkiego mistyka i czciciela Matki Bożej. Nigdy nie była nauczycielką, ale jej świadectwo i miłość do Boga zaczęła promieniować na otoczenie. Przychodziło do niej wiele osób, by nauczyć się prawdziwego życia. Nieustannie się modliła. Była przepełniona modlitwą spotkania, bez względu na to, czym w danej chwili się zajmowała. Tymczasem w Hiszpanii zaczęły narastać napięcia społeczne. Ideologia komunizmu zatruwała duszę mieszkańców tego narodu. Obdarzona łaską proroctwa, siostra Eusebia przewidziała wybuch wojny domowej i prześladowań Kościoła. Bardzo głęboko przeżyła te wizje, wiedziała, jak bolesne to będą doświadczenia dla jej rodaków. Aby ratować ojczyznę i wolność religijną, złożyła Bogu w ofierze swoje życie. Rozpoczął się dla niej okres wielkich cierpień cielesnych i zmagań duchowych. Pewnego razu, idąc w pośpiechu do jadalni, przewróciła się, roztrzaskując trzymane w ręku butelki. Upadła na duże kawałki szkła, które poprzecinały jej żyły. Zapadła na zdrowiu, lekarze byli bezradni. Nikt nie potrafił rozpoznać choroby, która wyniszczała jej organizm.
odpowiedziała wówczas ze spokojem: spełniam wolę Bożą. Powodem jej największych cierpień duchowych były wizje krwi, czyli okrucieństwa zbliżającej się wojny i prześladowań. Wszystkich wzywała do modlitwy za Kastylię, a swej przełożonej, siostrze Carmen, przepowiedziała męczeńską śmierć. Któregoś dnia robotnik kopał u sióstr studnię, do usunięcia został jeden kamień, gdy nagle strumień wody gwałtownie wytrysnął i go zalał. Mężczyzna zaczął tonąć, zdążył jednak zawołać ratunku. Siostra Eusebia, będąc w pobliżu, szybko przybiegła. Nie mając nic innego pod ręką, podała mu krzyż z szyi. Woda przestała wzbierać, a robotnik szczęśliwie wydostał się na powierzchnię. Historie o cudach za jej wstawiennictwem wędrowały po okolicach. Seminarzyści, siostry zakonne, księża, dziewczęta, kto tylko mógł, szukał u niej rady i wsparcia. Ona słuchała, radziła i odpowiadała na trudne pytania, rozwijając bieliznę w ogrodzie lub obierając ziemniaki w kuchni. Kiedy pytano ją, skąd to wszystko wie, odpowiedziała jak kiedyś święty ksiądz Bosko: śniło mi się. Ukochała Boga, ukochała wszystko, co jej zsyłał, zwłaszcza cierpienie. Codziennie rozważała tajemnicę męki Pana Jezusa, modliła się na różańcu. W tajemnicy bólu i miłości powoli żegnała się z ziemskim życiem. Zmarła w nocy, z 9 na 10 lutego 1935 roku. Do grona błogosławionych wprowadził ją nasz rodak, papież święty Jan Paweł II, w dniu 25 kwietnia 2004 roku. Powiedział wtedy: słowa, jakie Pan wypowiedział do Piotra, są stanowcze i jednoznaczne. Pójdź za mną. Również siostra Eusebia ze zgromadzenia córek Maryi Wspomożycielki usłyszała pewnego dnia Boże wezwanie i odpowiedziała na nie intensywnym życiem duchowym i głęboką pokorą w życiu codziennym. Jako dobra salezjanka żyła miłością do Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny. Miłość i służba były dla niej najważniejsze. Wszystko inne nie miało znaczenia, zgodnie ze salezjańską maksymą De mihi aminas, cetere tole. Dokonując radykalnych i konsekwentnych wyborów, wytyczyła nam wszystkim, a zwłaszcza młodym naszych czasów, fascynującą i wymagającą drogę do świętości. Módlmy się. Boże, Ty kształtowałeś serce błogosławionej Eusebii, dziewicy, przez udział w tajemnicy paschalnej Twojego Syna, aż do oddania przez nią życia. Spraw, prosimy, abyśmy umocnieni przykładem jej pokory i radości, mogli nieustannie wzrastać w Twojej miłości i służbie ubogim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.